Marek Piekarczyk. Depresja jest właściwie to jest taka towarzyszka. Mój ojciec był chory na depresję, został rencistą. W wojsku był. Zachorował na depresję w związku z wykonywaniem zawodu. Dowiedziałem się po latach o tym. A mnie często dręczyła. Z tym, że nie wiedziałem, że to jest depresja. Wiem dzisiaj, że muszę być ostrożny, jak mówię o depresji. Ponieważ wiele rzeczy, które są depresją, nie są postrzegane jako depresja. Wiele zjawisk, wiele stanów psychicznych. A jednocześnie wiele stanów psychicznych, które określamy jako depresja, nimi nie są. To mogą być tylko jakieś neurastenie na przykład. Nie wiem. Jakieś zachwiania równowagi psychicznej, chwilowe, kaprysy, może nawet złe dni, nawet nieraz. Ale mogę śmiało powiedzieć, że jednym z większych osiągnięć moich takich osobistych było przyznanie się przed samym sobą, że prawdopodobnie mam depresję. I od tego momentu jakby łatwiej mi było żyć ze sobą, ze swoimi porankami, kiedy nie chce się wstać z łóżka i kiedy myśli się, po co znowu dzień, zamiast cieszyć się dniem. Wieczorami, kiedy człowiek się boi zasnąć i robi wszystko, żeby tylko nie iść do łóżka, albo jak już wyjdzie, to wszystko robi, żeby nie zasnąć. No i te dni, kiedy nie chce się jeść, kiedy nie chce się nigdzie iść, nie chce się nic robić. Dopóki nie nazwałem tego, myślałem, że ze mną coś jest, że jestem taki po prostu wybrakowany element społeczny. Okazuje się, że wielu ludzi to ma, bo to jest choroba. I pamiętam, że po 3 tygodniach urosły mi skrzydła. Byłem w pracy i nagle coś się ze mną stało dziwnego. Słuchałem zespołu The Eagles. Everything turn. To jest utwór antydepresyjny. Absolutnie ich muzyka jest, powinna być, wtedy to odkryłem, powinna być w terapii stosowana. Po prostu nie wiem, co w tej muzyce jest, ale ona posiada coś takiego. Nie jest to głupkowata radość, jakieś takie usia-siusia. Jestem raczej wymagający, jeśli chodzi o piosenki i utwory, których słucham. A właśnie przy tej piosence czułem, jak mi rosną skrzydła. Dokładnie, urosły mi skrzydła. Myślałem, że zwariuję ze szczęścia. I wtedy nastąpił przełom. Ale nie tylko te tabletki, otoczenie, może to, że depresja to jest, po prostu tą depresję miałem wzmożoną z powodu rozpadu rodziny. Zająłem się moimi dziećmi, które do mnie wróciły i chodziłem do pracy. Mężczyzna posiada siłę dzięki temu, że ma kogo kochać i że kogoś kocha i że ma pracę. To jest najgorsza depresja, to jest nie mieć pracy. Ludzie tego nie doceniają, tego stanu. Nawet ci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, czują się gorsi, bo mężczyzna musi pracować. To jest taka cecha jakby męska. Według mnie tak jest. Ja miałem pracę bardzo dobrą, świetnie zarabiałem. Utrzymałem ją pomimo stanów, kiedy siadałem na krawężniku, idąc do pracy i płakałem. Ludzie się zatrzymywali w Nowym Jorku, potem każdy się tobą zainteresuje. Co z tobą jest? Czemu płaczesz, nie? Mężczyzna siedzi i płacze. Miałem szczęście, że tam byłem. W Polsce by się patrzyli na mnie dziwnie, pewnie. Miałbym ciężko, by było tak być sobą na ulicy. Bałbym się wyjść z domu pewnie. Tak samo jakbym nie mógł pracować jako wizol, elektryk, bo wszyscy by się nad mną znęcali, że już upadła gwiazda jestem. A ja dokonałem sam wyboru pracy takiej. Bo przecież praca nie hańbi, żadna dobra praca, porządna. Ale wracając do tego, przyjaciele. Czasem wydaje się, że są przyjaciele, ale są też tacy ludzie, jakby to mówię, sprzyjaciele, sprzyjający. Którzy cię lubią, szanują i widzą, że z tobą jest nie tak i przychodzą do ciebie i zamiast się mędzić tam nad głową, pouczać,
to gotują ci obiad, który zjadasz, żeby ich nie zranić, a nie chcesz jeść. Posprzątają ci w domu, wyprowadzą cię na imprezę gdzieś, na dyskotekę, nieważne gdzie, żebyś tego nie siedział i nie zdychał w samotności. I to są ludzie, którzy nie ma, nic ci nie gadają, nic. Tylko po prostu traktują cię jak normalnego. Tak samo, to jest tak samo jak z ludźmi niepełnosprawnymi. Nie wolno ich traktować jak niepełnosprawnych. Trzeba im usuwać pewne przeszkody, których my nie mamy, a oni mają, ale robić to tak, żeby oni tego nie odczuwali. Bo taki człowiek z depresją jest niepełnosprawny. Jest po prostu kimś, kto jest taki sam jak my, ale pewnych rzeczy nie potrafi zrobić, bo jest chory. Albo czegoś nie ma. Na przykład nie ma odwagi, bo depresja mu zeżarła tą odwagę poruszania się po ulicy, zwyczajnego poruszania się. Albo nie ma głodu i zaraz będzie słaby i zmęczony. Nie może spać, nie chce dbać o siebie nawet. Chodzi brudny. Nie, to już jest brudas. Nie ma siły. No to co wiemy o depresji? No i myśli źle o świecie i o sobie. Najgorsze jest w depresji to, jak kiedy człowiek zaczyna myśleć źle o sobie, że jest kimś niewartym niczego, że jego życie jest puste i właściwie powinno się skończyć, czyli zaczyna myśleć o samobójstwie. Mnie się udało, ponieważ jeszcze miałem muzykę, która komponowałem tam. Wracałem z pracy, zajmowałem się dziećmi. Moje dzieci chodziły do szkoły. Córeczka ich i syn, już dojrzewający, same kłopoty. I centrum Greenpointu, polskiej dzielnicy, w której mieszkali Grecy, Arabowie, wszyscy byli zaprzyjaźnieni. I na przykład pamiętam taki najgorszy poranek, kiedy całą noc nie mogłem spać i wyszedłem o 6 rano, co mi się nie zdarzało, bo nawet do pracy nie chodziłem tak wcześnie, nigdy. I o 6 rano byłem na największym skrzyżowaniu Manhattan Avenue, jak to mówią, z Greenpoint Avenue. I zobaczyłem poranek. Jakie to było piękne, niespotykane u nas nigdy. Ludzie jechali do pracy, szli, kioskarka, śmieciarz, pani policjantka, wszyscy się pozdrawiali, bo się znają. Zawsze o 6 rano się tutaj mijają wszyscy i tam krzyczą do siebie. To skrzyżowanie tętni życiem. Jest jak wielka rodzina. Ja zobaczyłem, że to życie, że to kipi życie wokół mnie, że ja tutaj jakiś taki lezę, taki skapcaniały po tej nocy bezsennej myślenia o samobójstwie i o różnych strasznych rzeczach. Tak jakbym w ogóle nie był w centrum najpiękniejszego miasta na świecie, pełnego energii. A tu nagle to miasto mi pokazało. Zobacz. My żyjemy wszyscy wokół ciebie. My też mamy jakieś problemy, ale tego nie widać, bo my po prostu pracujemy, biegamy, kochamy, tęsknimy i coś załatwiamy cały czas. I mamy znajomych, mamy kumpli. To też pomaga bardzo, świadomość taka. I poza tym przypomniałem sobie, że depresja staje się piętnem. Przyznanie się depresji staje się piętnem. I jest czymś sensacyjnym. Jest pożywką dla bakterii medialnych. Jest to pożywka do szeptania, do gadania głupot. Nie chciałem się podkładać, ale powiedziałem sobie, no właśnie, że nie. Właśnie, że muszę im pokazać, że to nie jest jakiś wybryk natury. A ja mówię szczerze, mówię o sobie. Jestem nagi, obnażam się, pokazuję mój ból. Po to, żeby ci ludzie, którzy nie mają takiej siły jak ja, nie mówię, że są słabsi, ale ja mam siłę typu popularność, jakieś tam osiągnięcia, jakieś umiejętności, które mnie chronią w pewien sposób. Fanów, którzy mi ufają. A oni nikogo nie mają. Oni nie mają nikogo. Nawet rodzina ich nie rozumie. Boi się ich. Nie wie, co się dzieje. O, opuścił się, co się stało. Doszedłem, bardzo szybko to zobaczyłem.
że muszę jakby swoją twarzą, zaświecić swoją twarzą w sprawie, w której oni przegrywają. A ja nie przegrywam. Ja jestem ten wygrany, bo wygrałem z gorszymi stanami niż oni mają, w gorszych miejscach, gdzie można zginąć w ciągu jednego dnia w takim Nowym Jorku i popełnić samobójstwo od razu. A wokół mnie trup się ścielił gęsto, bo samobójstwa były wokół mnie wtedy, a ja przeżyłem. I muszę to pokazać, bo powiedzenie sobie, że mam depresję, to jest pierwsze zwycięstwo. I niech ci ludzie zobaczą, tak, to jest depresja, to jest choroba, on też miał tą chorobę i proszę. Patrz, wychodzi, śpiewa, jest w telewizji, uśmiecha się. Elegancko się ubiera nawet. Ma 65 lat, a jeszcze żyje jak młody mężczyzna. Wcale nie bez operacji plastycznych, czyli coś jest, jakaś energia jest, jakiś coś jest, jakiś sens życia. I pomyślałem sobie, że ponieważ udało mi się jakby być w oczach wielu ludzi człowiekiem sukcesu, to ja powinienem akurat o tym mówić też. To, że ty napisałeś tą książkę i pozbierałeś te wypowiedzi, to była dobra droga, bo nie można pokazywać chorych ludzi w szpitalach, tylko chorych ludzi, którzy jadą na białym koniu z szablą w dłoni, z berłem i z koroną. Bo tylko taki przykład może pomóc tym chorym na ulicy, gdzieś tam w tych zakamarkach miast samotnych i pozostawionych samym sobie ludziom. I z depresją można wygrać? Można, jasne, że można. Ale trzeba ją najpierw nazwać. I trzeba chcieć. Trzeba chcieć. I ta książka twoja ma takie działanie. Dobrze.